Zapraszam Państwa dziś do zobaczenia mechanizmu zegara wieżowego w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. W okresie ostatniej przebudowy Zamku Pszczyńskiego na jego wschodniej elewacji zamontowany został zegar wieżowy. Część zewnętrzna to ozdobna obudowa wykonana z blachy cynkowej, w której centralnie znajduje się tarcza zegarowa. Nad nią zaś herb rodziny Hochbergów. Na zwieńczeniu obudowy pod ozdobnym daszkiem zamontowano dzwon ufundowany przez obecnego tytularnego księcia pszczyńskiego Bolka von Hochberga w roku 1992. Nosi on jego imię Bolko. Oryginalny dzwon zaginął w okresie II wojny światowej. Mechanizm zegara został zamontowany wewnątrz budynku na jego trzecim piętrze. Wykonała go paryska firma Borel Wagner. W okresie II wojny światowej mechanizm został poważnie uszkodzony. Pomimo wielu prób uruchomienia mechanizmu w okresie już powojennym, sukces odniósł dopiero w roku 1975 pan Zbigniew Klimczak, długoletni zegarmistrz Zamku Pszczyńskiego. To właśnie jemu udało się odtworzyć brakujący wychwyt nożycowy, najistotniejszą część ruchomą mechanizmu. Zegar posiada naciąg ciężarkowy. Mały ciężarek napędza chód zegara. Duża skrzynia umieszczona pod ciężarkami to zabezpieczenie na wypadek zerwania się lin naciągowych. Ma ona za zadanie zamortyzować siłę uderzenia spadających ciężarków w razie awarii. Skrzynia wypełniona jest zwyczajnie piaskiem. Pełne wywindowanie ciężarków na wysokość blisko 15 metrów wystarcza na 5-dniową pracę mechanizmu. Dziś to jedyny nadal sprawny mechaniczny zegar w naszym mieście. Pozostałe to już nowoczesne mechanizmy kwarcowe.